Jesteśmy, proszę Państwa, już na pokładzie Mercedesa W140. Piotrek, to jest na pewno największe osobowe Twoje auto, prawda? No nie. Jeszcze masz coś jeszcze większego? Jeszcze mam większego Cadillaca. A, racja, zapomniałem o Cadillacu. Kurczę, Cadillaca widzicie. Cadillaca też nagramy. Piotrek ale... ma auta polskie, niemieckie, amerykańskie. Pełen wybór. No wiesz, ale mam jeszcze Cadillaca większego, także no to nie jest największa auto, aczkolwiek jest... Jak to się mówi, jak mówi na ten samochód, jakby one wyszły, że krowa czy... Locha. Locha, no. Locha. Locha. Locha albo bunkier jeszcze, nie? Różnie mówili. Jak widzicie Państwo, tapicerka jest niebieska. Cały, ja taką tapicerkę bardzo lubię. Cały wystrój jest niebieski. Cały wystrój niebieski. Ja poprzednio miałem dwa samochody 126. Mhm. Nie, 126. Dobrze mówię? Dobrze. Czy poprzednik? Tak. Nie, ale mówię o E-klasie. A, no to 124. 124, przepraszam. Mhm. I też dwie były w niebieskim tapicerce, także nie wiem, prześladuje mnie chyba ta niebieska tapicerka. Ale świetnie, mnie się to bardzo podoba. I jak byłem kiedyś w jednym z tych Mercedesów w serwisie w Piastowie u pana Leszka Borowskiego, polecam tego mechanika wszystkim, to powiedział, że nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że właśnie to są jakby wersje jakieś tam limitowane, ten niebieski, taki z tym niebieskim wystrojem, tak, że podobno taka no, dosyć ciekawostka. Natomiast no, troszkę mnie to teraz prześladuje, ale to wyjaśnię dlaczego później, bo mam tu problem z jednym fotelem i nie mogę właśnie zdobyć nigdzie, chyba że ktoś, kto ogląda ten kanał, może mi tam coś podpowie albo gdzieś mi pomoże zdobyć trochę materiału właśnie. Żeby uzupełnić tutaj tak, coś na fotelu, ale to fotel, zaraz pokażemy, tak, pokażemy, jakie to miejsce. Przedni fotel kierowcy tam ma jakieś tam przetarcia po prostu i chciałbym to naprawić. Okej. Okay. Wnętrze, proszę Państwa, z fotelem pasażera, który nie ma w ogóle żadnej regulacji. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak na pierwszy rzut oka. Może jedźmy, Piotrek, jeszcze aha, tam. Dobra, okay. To sobie zrobimy kilka kilometrów. Tak jak mówiłem, fotel prawy nie ma żadnej regulacji, czyli Mercedes prawdopodobnie nie przewidywał, że ktoś tutaj będzie kogoś woził. Albo się tutaj siedzi z tyłu, albo się siedzi za kierownicą. To są najprzyjemniejsze miejsca w tym samochodzie. Samochód znowu. I mimo Piotrek, że mamy tutaj koła olbrzymie, tak? No, tak są naprawdę. 19-calowe małe felgi założone. No jest, właśnie. Jest obniżone zawieszenie. Ale tak, nadal komfort mamy zachowany tutaj. No, i nadal się, można powiedzieć, że się płynie że tym samochodem. Nie jest źle. Natomiast no wiadomo, że gdyby to był samochód na oryginalnych kołach, no, komfort byłby dużo lepszy. Natomiast coś za coś, prawda? Zresztą opowiemy o tym, jak staniemy to wszystko, ja to powiem, jak to wygląda sytuacja właśnie z tym obniżaniem, z tymi felgami. Od razu no mogę właśnie. Tylko napomknąć, że no ja tego akurat nie ja go kupiłem takiego, nie obniżałem go, mhm. Ani tych felg też nie ja zakładałem, one były na tym samochodzie. Zresztą mam kilka kompletów felg do tego auta, o których też chętnie opowiem Państwu, mhm. Jak Państwa to zainteresuje, no bo na każdy kołak wygląda jakby samochód inaczej, zresztą felgi to jest dodatek, który naprawdę sprawia, że samochód zupełnie zmienia wygląd swoją. Tak jest. No i zaparkowane gdzieś tam masz właśnie, Piotrek, te mikrofony, to zaraz sobie podepniemy i wchodzimy z gadką. No dobra, jesteśmy podpięci. Przed cześć. Nami Piotr Bernas po raz trzeci, tak, raz na trzeci. Kanale, tym razem z synem. Tym razem z siema synem. Siema panowie, szacuneczek. Cześć. Grawa. Witam. No dobra, to co, zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy gadanie o waszym Mercedesie W140. S-klasa, ikona lat 90. Gangsterska fura. Gangsterska fura, z tego co czytałem, no i z tego co słyszałem. Samochód wyszedł w 91 roku i ten samochód jest z 91 roku. Czyli mamy taką pierwszą serię, taką tak? pierwszą serię tego auta. Słyszałem, czytałem, że
projekt tego auta kosztował $1 miliard, że projektowali go przez 10 lat i chcieli go wypuścić w 80 którymś tam roku, natomiast wyszedł ten Lexus LS 400 i on jakby no zawojował cały rynek tej klasy samochodów. Amerykański rynek na pewno. Tak, no. I Niemcy się wstrzymali jeszcze z tego, z wypuszczeniem tego przez 2 lata, jeszcze jakieś modernizacje wprowadzali. Natomiast no mówię, 10 lat trwał projekt, robienie projektu tego samochodu i $1 miliard kosztował. Poprzednikiem tego auta był oczywiście W126. Mercedes, tak. Też u Pawła był na kanale, kolega Jacek ma go z przysłuchy. Tak, nadal jest chyba do sprzedania. Nadal jest bo do sprzedania, ostatnio... a ja na niego poluję, nie mogę, znaczy no ciągle coś jakieś tam inne wydatki się trafiają, także no zobaczymy, jak się uda go kupić, no to nawet nie mniejsza z tym, no w każdym razie, bo mówimy o tym aucie teraz. Tak, dzisiaj jesteśmy przy W140. Piotrek, czy te modyfikacje, które tutaj widzimy, chodzi o koła i zawieszenie, czy to twoja sprawka, czy w takim stanie już kupiłeś auto? Słuchajcie, to auto kupiłem w takim stanie, jakbym go kupił, wiecie, normalnym stanie, takim jakby fabrycznym, na pewno bym go nie obniżał, nie modyfikowałbym, nie zmieniałbym kół i tak dalej, no bo wiadomo, że takie samochody oryginalne mają pewną swoją wartość i ktoś powie, że może to komuś się to podobać lub nie podobać, tak, natomiast ja go takiego kupiłem, jest samochód, jak widać, Paweł tu pewnie dobrze ujmie to swoją kamerą, jest obniżony i to bardzo. Są założone felgi 19-calowe MAE, dosyć szerokie. Z przodu jest 8,5 cala, z tyłu jest 9,5 cala. No i siedzi, jak to się mówi, siedzi na glebie. Totalnie siedzi na glebie. Tak, ale mimo to jeździ się tak, jechaliśmy nadal wygodnie. Paweł stwierdził, że jest ok, że wszystko jest w porządku. Tutaj jak widzicie z tyłu 275x30, 19, gdyby kogoś interesowało. Tak, nowa z opona, lekkim naciągiem, tak? Z lekkim naciągiem, nowa opona założona, ja ich kupowałem, te opony. Także, że no, wydaje mi się, że ładnie, no i nie wystaje, bo to są firma MAE, produkuje felgi typowo do Mercedesa, także... No właśnie, powiedziałeś, że nie wystaje i zobaczcie sami, da się to zrobić tak, żeby... No, żeby nie wychodziło poza obrys. No, odpowiednio dobrane ET. Tak, bo tak, ostatnio, że... widzisz, były BMW-ki, no i tam sporo osób sugerowało, że no, te ranty jakoś tak za bardzo wystają, że to jest niepotrzebne i że to powinno być trochę jednak węższe. No i tutaj, zobaczcie, sytuacja jest odwrotna, tu jest wszystko idealne. Idealne. Prawda? Da się to zrobić tak, żeby wyglądało tak, jak my to akceptujemy. Wiecie, zwróciliście pewnie uwagę na pozostałych moich filmach, że ja lubię nie modyfikować, lubię mieć wszystko w oryginale, ale tutaj ten samochód jest troszkę tak jakby na bajerze, taki specyficzny, nie wiem, gangsterski, nie wiem, tam jakby z Emiratów, no coś w tym rodzaju, także mu dołożyłem. Albo z Jakuzy, panie, no, jeszcze, nie? Spójrz, Paweł, albo z Jakuzy właśnie, z Japonii, spójrz Paweł, jakie mu założyłem wentylki. A tak, to już dojrzałem. Taki gadżecik. Tuningowy. Dołożyłem, ja, znaczy nie kupowałbym tego specjalnie, natomiast kupiłem kiedyś felgi w Szwecji i te felgi miały takie końcówki. No to sprzedając te felgi po prostu sobie zostawiłem tu i założyłem takie kostki. Podobno kostki takie są na szczęście. No to są... No to życzymy szczęścia, Piotrek, a powiedz, to są felgi skręcane, prawda? To są felgi skręcane, tak, jak najbardziej. Powiem Wam, że ten samochód kupiony został na aukcji i miał przetarty troszeczkę bok, z tym, że nie było, ani tylny błotnik nie był ruszony, ani przedni błotnik nie był ruszony. Były tak jakby taka, no nie wiem, otarł się o coś, nie wiem, były uszkodzone drzwi. Okay. Nie naprawiałem tych drzwi, po prostu kupiłem w całości. Zostały przemalowane, no i dostała felga. Jedna z tych felg dostała i to tak bardzo, że po prostu ten ratek prawie się oderwał. Słuchajcie, wow. Szkoda mi było przeogromnie, bo felgi są super i o jedną felgę straci cały komplet. Słuchajcie, walczyłem, studiowałem, szukałem po internetach i też tu reklamuję, może nie tego, ale warto, kto tam jakieś ma duże felgi, ma z nimi problem. Firma Kijanka w Kielcach zrobiła robotę i ta felga został, ten rant prawie dospawany. To był na jakiś, akurat może nie ta felga z tamtej strony, ja pokażę to później, natomiast on musiał dostać, ta felga gdzieś tak się oderwała. Każdy mówi, człowieku, to na złom, to już się nie nadaje, a oni to zespawali na gorąco, wypolerowali, no przejdziemy do tamtej felgi, zobaczycie. Także i tutaj dorabiałem też te dekielki małe, facet mi to dorabiał w Radomiu z tym grawerką i tak dalej. Trwało to dosyć sporo, to nie żaden jakiś tam plastik czy coś, to są normalnie ze stali wytoczone czy z aluminium.
chyba z aluminium, wytoczone, takie piękne wyszły te dekielki. Ja mu tam wysyłałem zdjęcia, on po prostu sobie na podstawie tych zdjęć dorabiał i tak to wyszło. No to świetna robota. A propos dekielków, powiem Ci, że ja takie felgi, nie wiem czy akurat w tym rozmiarze dokładnie, ja chyba miałem 18, to są 19. To nie? Są 19. Ja miałem na W, na R 129, na 500 i kupiłem je właśnie bez dekielków. Po prostu bez szans w ogóle. Szukałem. Ja też szukałem. I nie zdobyłem tych dekielków. Jakieś ochranne. Tu były też jakieś, było w czym jakieś dekle, tylko że dwa dorabiane z jakiejś blachy, dosłownie jakaś blacha, a no. Ja te fielgi dałem też do renowacji, oczywiście do Radomia, przeszły taką, mówię, jak widać, no, polerkę, malowanie, no wyszły pięknie. Mm-hmm. Moim zdaniem, no nie wiem, śliczne jak tam ktoś, są, natomiast pewnie. No... Słuchaj, no tylko wiadomo, że takie felgi i taki, no, taki setup zawieszenia zawsze budzi skrajne emocje. Niektórym się to podoba bardzo, no to dlatego mówię, a inni tego nie lubią. Nie, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że ja jestem jakiś tam snop i taki, no, jak to się mówi, taki miejski szpaner jeżdżący, mm-hmm. tylko bujający się furą, tylko po prostu tak jak widzieliście, lubię maluchy, lubię polonezy, mam jeszcze inne samochody, natomiast ten jest tak ustylizowany, był jak kupiłem, no i tak, taką stylistykę mu zachowuję. Wachlarz Piotrek, samochodów u Ciebie jest... Spodobał mi się. Naprawdę. Zwróćcie uwagę, to też nie moja. Ten samochód oczywiście jest to Mercedes 140, mm-hmm. jak powiedzieliśmy, 91 rok. Tak. I to jest normalny silnik, rzędówka 3.2. No właśnie, bo tutaj. A tu widzicie, też ktoś powie: o, kolego, tu oszukujesz. Też to nie ja stosowałem, nie będę tego zrywał, ale powiem szczerze, że wzbudza niesamowite emocje, bo każdy podchodzi o V12. Ło, 6 litrów. 6 litrów no. V12. 394 koni. Ale musi być. Także to też taka stylizacja, on był stylizowany tak jakby na 600. Te S600, te V12 to było. Grill też jest od 600 z przodu, z tego co słyszałem. Także to jest, mówię, no i to wszystko tak jakby współgra. No, te obniżenie tego samochodu, te czarne szyby. Jasne. Oczywiście szyby są podwójne, bo takie były szyby, nie są to szyby żadne pancerne, zabezpieczające przed jakimiś tam, nie wiem, strzałami z kałasznikowa, tylko po prostu Mercedes były takie, no. przez to, że robił szybę podwójną, klejoną. Otworzę, Paweł, może ci pokażę, że pokażemy, o co chodzi. Zresztą musiałbym odsunąć, a to zaraz odsuniemy. To za chwilkę. No w każdym razie jest to po to, żeby samochód był wyciszony dobrze w środku, także im to chyba, znaczy nie, im, wyszło im to. I to właśnie to inżynierowie pracowali niemieccy nad tym, żeby jak najbardziej ten samochód był komfortowy, wyciszony w środku, także no to jest ta szyba podwójna. Bo każdy sobie tak na pierwszy rzut oka to mówi: o, człowieku, podwójna szyba, o, to jakiś mafijny samochód. Nie, to nie o to chodzi. No właśnie. Piotrek, jak jesteśmy przy drzwiach, ten samochód, nie wiem, czy wszystkie miały, czy to było w standardzie. On ma dociąg, prawda? Tak, ma dociąg. Drzwi. Proszę zobaczyć. Ja już Paweł będzie kręcił, to ja pozwolę sobie lekko docisnę. O, przepraszam, one te się zamykają perfekcyjnie. I same się dociskają. Tak, dociąga. I mechanizm działa. Jak najbardziej, na wszystkich czterech drzwiach. Możemy zresztą tutaj zademonstrować. Proszę bardzo. Dokładam. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że to mówimy o samochodzie 91 rok. No właśnie. Czyli proszę zwrócić uwagę na te gadżety, te piękne chromowane klamki, te, no, no, te dociągi w drzwiach, elektryczna kierownica, obniżana, regulowana elektrycznie, no, wykończenia no właśnie, w tym wnętrzu, drewnie. O wnętrzu to zaraz będziemy jeszcze, rozmawiać tak. o wnętrzu. Na razie robimy o takich, mówimy o takich sprawach jakby tutaj zewnętrznych, wizualnych. Także bardzo dobrze, Piotrek, tutaj pasują moim zdaniem te kierunki takie stylizowane jakby na USA. Tak, to są stylizowane kierunki na USA, to też było w tym samochodzie. A widzicie Państwo, że ja cały czas mówię: to było, było, bo takiego kupiłem. Natomiast no... Kupiłeś gotowca. Takiego gotowca, no z tym, że musiałem go zrobić te przerysowanie tych drzwi, co powiedziałem, no to było tak jakby no, mechaniczne uszkodzenie samochodu. Natomiast dopieściłem go, wypolerowałem sobie, widzicie Państwo, że zresztą zobaczycie w środku, że jest pedantycznie wysprzątany. Paweł kiedyś tam wspomniał, że tym zajmowałem, także... No właśnie wszyscy tu ubolewają w okolicy, że przestałeś, Panie. Ale mówię, no staram się, te samochody tak jak mówię, moje dzieci mogłyby najlepiej na ten temat coś powiedzieć tam, że nie ma jedzenia chipsów, zakaz totalny, tatuś jest skąd B, ja to znam? Tatuś jest B. Skąd ja to znam? Są te samochody takie w rodzinie, które tam mogą robić, jak to się mówi, śmietnik, na co dzień do jazdy, do przedszkola i tak dalej. Proszę, chłopcze, jak pozuje. Pięknie. Słuchajcie, pięknie. No tak jak Paweł powiedział, nie wiem, na filmie było widać, jadąc, kierunkowskazy się cały czas świecą, tak jak w amerykańskich samochodach. To jest superowe. I są założone tutaj przetwornice, 91 rok, założone przetwornice i są ksenony. Tak jak widzieliście. Jak lampy świecą podjeżdżał. Na biało, jest ksenon założony, są przetwornice w środku, także no, to też taki bajer, no.
Świetnie. No dochodzą te wycieraczki, proszę zwrócić uwagę, jakie piękne chromy, tu żadnych nie ma odprysków, wyprysków. Przede wszystkim chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, no, że ten samochód tak naprawdę też ma, jak każdy Mercedes, ma takie neurologiczne punkty, gdzie ta rdza jest i proszę mi uwierzyć, tu nie ma żadnej rdzy, tu nie było nic robione, nic spawywane, nie robione żadne progi, nie robione nic. No właśnie, przy po prostu te drzwi były uszkodzone, jedne i drugie i to wszystko, nieruszony był nawet słupek środkowy, także błotniki, jak mówiłem, przedni ani tylny nieruszony, nie trzeba było tego robić, kupiłem po prostu drzwi, nie chciałem nic sklepać, nie chciałem nic spachlować, poszły nowe drzwi, zostały przełożone wszystkie, jak to się mówi, klamoty, akcesoria z tych drzwi, szyby i tak dalej, zamki. Okay. A potem, no, a reszta samochodu jest okej. Okay, no. Przyjechał z Niemiec, tak? Samochód przyjechał z Belgii. Czwórce. No tak, ale to jest samochód kupiony na aukcji w Belgii. Mm-hmm. Był kupiony na aukcji w Belgii, po prostu był wystawiony tam z tymi drzwiami uszkodzonymi, no i ja została wygrana licytacja i samochód się zjawił. Kupiłeś go tak... ze zdjęć po prostu. Ze zdjęć. Nie widziałem tego auto na oczy. Po prostu ze zdjęć był kupiony i to też tak nawet przez mojego kolegę bardziej, bo on zwrócił na to uwagę. Mój kolega, pozdrawiam go też, Artur, który ten samochód jakby odnalazł, wysłał mi zdjęcia, myślał może na początku o sobie, o tym samochodzie, a potem, jak to mówi, on tam biznesmen troszkę tam kręci się tam w różnych tam w interesach, nie ma bardzo czasu na taką zabawę, jak my tu mamy. I po prostu powiedział, jak chcesz, to bierz to auto. I przyjechało do mnie z Belgii na lawecie takiej dużej loże, który tam nawet nie widziałem. Samochód podjechał do domu, zjechał z lawety i to wszystko. Kumam. Otwieramy drzwi. Otwieramy pasażera. Drzwi. Proszę bardzo, to jest wnętrze auta. Państwo tego nie poczujecie na filmie, ale każdy dotyk tutaj tego samochodu, gdziekolwiek by się nie złapało, no jest wrażenie olbrzymiej solidności, dbałości o to, żeby te materiały były z najlepszego, żeby to były dobre materiały. Się trochę jakieś schoweczki, jakieś tu im stosowali. Zagubiłem właśnie, tutaj zobaczcie. Schoweczki oczywiście poflokowane, tutaj nie ma żadnej lipy, gołych plastików. Zobaczcie, no, jaki gruby welur. Kiedyś te samochody były wykonywane zupełnie inaczej. No teraz są samochody plastikowe, nawet te nowe Mercedesy i te wszystko, to już jest inna technologia. No nie ujmując, ale oczywiście firmie Mercedes, czy BMW, czy jakiś tam innym. Natomiast no, dzisiaj jest robiony samochód jakby na ilość i on nawet nie ma... No zakładaniu, w założeniu nie ma żyć więcej jak 10 lat. Natomiast no tutaj jak widać, zwróć Paweł uwagę, tu jest elektroniczne wyświetlanie, tak, to jest tak zwany klimatronik, elektroniczne wyświetlanie, takie są prymitywne, jak kiedyś w zegarkach, ale normalnie kręcisz i tam się zmieniają te temperaturki, czyli no właśnie. No taki bajer jak na tamte czasy, oczywiście dzisiaj mamy ciekłe krystaliczne wyświetlacze i tak dalej, no a wtedy po prostu zwykły taki elektroniczny wyświetlacz, ale zmiana temperatury w ten sposób. Pewnie Państwo zwracacie uwagę teraz na dlaczego ten jeden fotel jest nakryty takim kocykiem. No właśnie miałem pytać. Tak jak widać, cała tapicerka jest w niebieska, tak jak wcześniej wspomniałem. Dwa Mercedesy poprzednie też miały niebieskie, chyba prześladuje mnie ten kolor niebieski. Natomiast no, w tym przypadku tam ten fotel jeden, nie wiem kto nim jeździł, przetarł po prostu, pokażemy to za chwilę, przetarł tą tapicerkę. Wszystkie fotele są idealne, nic nie obszywane, wszystko, nie ma żadnego najmniejszego przetarcia. Natomiast tamten jeden jest sfatygowany i ja nie jestem w stanie po prostu zdobyć takiego materiału. Może ktoś ma. Kto będzie oglądał ten film, może gdzieś wie, gdzie stoi taki Mercedes jakiś na części, potrzebuje kawałek takiego, nie wiem, czy siedziska, czy oparcia, żeby mógł ten materiał wykorzystać. Nie chcę wstawiać jakiegoś innego materiału. No nie, bo to będzie się rzucało w oczy mocno. Chcę po prostu znaleźć, rozmawiałem z tapicerem, nawet zdobyłem fragment takiego materiału, natomiast no, stwierdził tapicer, że za mało. Za mało tego, że przydałoby się właśnie albo oparcie, albo siedzisko z tylnej kanapy. I to by wtedy, on by ten materiał wykorzystał, wszył i nie byłoby śladu. Okej, musimy Piotrek przerwać, bo tak. Tu mamy grupę rowerzystów nadjeżdżającą, musimy ich jakoś przepuścić. Za chwilę wracamy. Tak, za chwilę wracamy. Jesteśmy po przerwie. Piotrek, zajrzyjmy proszę jeszcze do wnętrza tutaj z tyłu. Pokażmy, jak sobie podróżował pan prezes, pan dyrektor w 91 roku. Chociaż tutaj to wersja krótka, czyli... To nie jest long, także tak, no... czyli właściciel pierwszy może nie był jakiś... miał założenie prowadzenia go osobiście. Otworzę tutaj, pozwolę sobie Paweł, przepraszam, ale wejdę. Otworzę te lustereczka, że jakby właśnie, nawet... zobaczcie Państwo, takie... jakie fajne, ciepłe światełko. Tak, tu sobie mogła pani żona... Pudrować nosek. Boczek, zobaczcie. No, nie poczujecie tego, ale zobaczcie, jak fajnie oldschoolowo wygląda to drewno. Tu mamy, dobrze myślę, popielniczka. No tak, wtedy pan prezes wypadało palić wtedy, prawda? Także jest. Wszyscy jarali. Zaraz ją tu dąpniemy. Jeszcze wtedy.
I teraz co? Pokażemy jeszcze raz dociąg? Dociąg i zaznaczamy 91 rok i proszę zwrócić uwagę. O, przepraszam, bo się tak lekko zamykałem te drzwi z tej strony, że... Proszę. Dociągi. I co? Jesteśmy teraz z przodu. Otwieramy drzwi. Tu mamy fotel, o którym wspominaliśmy. A, pokażę. No nie ma akurat, tu się tutaj chwalić, ale no, jak wszystko, to wszystko. No. O tak wygląda. Ktoś naszył takich paskudnych łatek, ktoś to powycierał, naszył tych łatek. Ja po prostu nie mogę na to patrzeć, a nie chcę stosować innego materiału, to po prostu ale czekam. Ale widać, że to chyba ktoś wydziubał czymś i później poszło samo. Nie wiem. Może czymś zaczepił, jeden, wiesz? Jedyny fotel, to nie to, że ktoś ten fotel dokładał czy coś, to jest wszystko jakby od kompletu. Natomiast jak widać... No, musiał jakimś, wiesz, zadziorem, kurczę, ze spodni. Dobrze, że mam taki niebieski kocyk w kolorze to. Ja sobie, Piotrek, wsiądę tak, do niego jak najbardziej, na chwilę. Proszę sobie usiąść. Czekaj, wezmę tą saszetkę, żeby się nie przeszkadzała. O, przerzucę ją w tamtej strony. Zobaczcie. Tak to oczami kierowcy wygląda. Automat czterobiegowy, prawda? Tak. Elektryczne szyby, oczywiście to standard, elektryczne lusterka. Klimatronik, o której Piotrek już wspomniał. Mamy poduszki powietrzne, dwie na pewno. Dwie mamy ich więcej? Tak. Nie, tylko dwie. Tylko dwie. Zegary. 209 tysięcy kilometrów. 209 tysięcy kilometrów. Jak kupowałem, miał chyba tam 201 czy 202. Mm-hmm. Także też nie natrzaskałem zbyt dużo kilometrów, ale też mam już go ze 4 może 5 lat. Także to też nie jest świeży nabytek, który się pojawił u mnie wczoraj, tylko u mnie już trochę jest. No tak, kojarzę go już od kilku lat. Kierownicę regulujemy, Piotrek, tutaj ręcznie? Nie. Tu jest regulacja kierownicy. O, proszę. Proszę. Nawet bez włączania stacyjki. Mm-hmm. Góra, dół, wyjazd do przodu. Taki bajerek, no. W 91 roku. Właśnie. W tym Lexusie, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, tak. Zdaje się, że ta kierownica sama jeździła, jak się odpalało silnik, to ona chyba sama się jakoś... No jakoś ten Lexus jakby trochę pogwatwał. Tak. Ten inżynierom Lexus... niemieckim, dlatego mówię, wstrzymali się z wypuszczeniem tego auta, czekali aż do 91 roku, bo wyszedł wcześniej ten Lexus chyba w 80 którymś roku, 89 roku, no i on zawojował rynek po prostu. Zrobił furorę, tak. Mocno się przykładali, żeby... Szczerze mówiąc, że ja też poluję na takiego Mercedes. Do tego Lexusa nawet, chciałbym bardzo z pierwszej mieć. Serii, nie? Z tej pierwszej serii oczywiście. Kurde, tego LS400. Już się ludzie pokapowali, że to są fajne samochody i one teraz drożeją. Ceny są i ludzie wiedzą, co mają. Mamy tutaj też szyberdach oczywiście, odsuwany i uchylany. Zażyczył sobie mój synek, żebym otworzył, także mu otworzyłem. Mhm. O, mogę tu jeszcze jedną rzecz pokazać, bo mam ją, wziąłem specjalnie też ze sobą. Mówię dla takich fanatyków, którzy lubią takiego typu samochody, oczywiście tego typu tak zrobione, stuningowane, no nie wiem, czy to jest tuning, czy to jest wizualna taka, no taka. Mhm. No mniejsza z tym, w każdym razie pokazujemy, co ja mam w bagażniku. Dobra, otwieramy. Otworzę bagażnik. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę zwrócić uwagę, tu też, jaki fajny bajer. Wciskamy przełącznik, a tu się wysuwa... O. Taka rączka chromowana, piękna, żeby sobie można było... Żeby sobie łapek nie ubrudzić. Łapkę nie ubrudzić. O, panie kochany. Proszę, to na to proszę nie zwracać uwagi, bo tu żeśmy z Piotrusiem wspomnianym już wielokrotnie na moich filmach z Piotrusiem Kowalskim, tak. Który teraz, jego film się ukazał z tym Cinquecento, który też robi furorę. Bawiliśmy się po prostu z głośnikami i tutaj będziemy tam podłączać głośniki. Piotrek, jeden głośnik jest tutaj też będzie robił sprzęt tak, grający. No, to tak, on w każdym samochodzie robił u mnie. Także to jest jego robota, brawa, tu już kabel jakieś wypuszcza, już to chciał tu coś montować, ale do czego zmierzam? Wziąłem ze sobą, bo udało mi się coś takiego kupić, nabyć, te felgi pójdą jeszcze do renowacji. Boże kochany. To też są felgi małe. Ja pierdzielę. Oryginał, proszę zwrócić na tabelę, małe wszystko, OZ małe, z tym, że te felgi, to już tamte, które mam na samochodzie, to są 9,5 cala. O Boże, te felgi są 11,5 cala. Z takim potężnym rantem. Możesz, Paweł, zrobić najazd, jak możesz, na tą felgę i na tamtą. No i też pójdą teraz do renowacji. Tu akurat nie wymagają aż takiej dużej... A tutaj taki. Tutaj taki. I przymierzałem tą felgę i też o dziwo, ona w ogóle nie wystaje. Tak jest zrobione też, że to jest też felga mercedesowska, że ona wchodzi, będzie potężna. Zastanawiam się tylko, jakie tutaj oponę założyć, bo naciąg pewnie też pójdzie. Natomiast no, tam jest założona 275 i 9,5 cala jest. Mój a ta Boże. Opona jest 11,5 cala. Nie wiem, 315 to pewnie no nie, chyba. Ale 295
Nie wiem. W każdym razie wziąłem sobie... Ale już jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No, ja też jestem ciekaw, bo... Tył będzie muskularny po prostu. Z tego, co jak kupowałem je od faceta, to też musieliby się wypowiedzieć znawcy tematu, natomiast kto będzie to oglądał, natomiast facet twierdził, że parę lat temu, czy tam kilkanaście lat temu, zapłacił za te felgi 22 tysiące złotych. A kto wie? Możliwe, że nie? Podobno, że ja też obserwując jakieś aukcje na Allegro, czy jakieś tam internetowe, widzę, że cały czas ceny dochodzą 10, 12 tysięcy, 7. No. Wszystko w zależności od stanu, od stanu i od rozmiaru tej felgi. Ja wiesz co, jakieś 5 lat temu miałem tego swojego 500 SL i wtedy zapłaciłem za te felgi tanio, bo nie były, były bez dekielków i zapłaciłem 5 tysięcy. No także wcale mi się nie zdziwił, że ten człowiek, który to powiedział, że kilkanaście lat temu, ileś tam lat temu zapłacił za to 22 tysiące złotych. Bardzo możliwe, nie? Tak, że mówi, ale ściągnął je, bo żona jeździła jego Mercedesem i mówi, nie mógł patrzeć, jak mu kaleczyła przednie felgi. Te felgi są na tyle, bo oczywiście naprzód będą węższe. Tam naprzód wchodzą chyba 9,5 calowe, są w gorszym stanie, z tego względu, że tam widocznie kobieta, jak to kobiety, no, nie patrzą, że jest krawężnik. Udziubane są. Tak, są troszkę takie udziubane, ale jest firma w Radomiu, którą robią perfekcję z felg. Po prostu odbiera się felgi jak nowe. Jeżeli mogę powiedzieć, to Felgenman polecam. Felgenman, no słyszałem o nich, tak. Jest wiele felg, tam robiłem u tych chłopaków, trochę z terminami kiepsko, ale zawoleni po prostu są robotą. Okej, to co, zamykamy bagażnik, pewnie również z dociągiem, bagażnik, prawda? Tak, bagażnik też jest z dociągiem. O, chociaż poczekaj. Ups. Chyba... A teraz to się schowało. Dobra. To Paweł, mówiłeś może, czy nie wspomniałeś o tym, jak cofałem samochodem? Zobaczcie, widzieliście na filmie, że tutaj wysunęły takie, się... takie chromowane, piękne antenki. Tak. One są po to, żeby ogarniać rozmiar samochodu. To jest tak zwany parktronik. No właśnie, ówczesny. Ówczesny 91 roku. Ale dziś... taki bardzo efektowny. O, widzisz... Spokojnie, zaraz jedziemy, już Hubercika nie interesuje samochód, Hubercika interesuje hulajnóżka. Najważniejsze, że trzeba od czegoś zacząć. No, w jego wieku zaczynamy od hulajnogi, a potem będziemy przechodzić... Chociaż, czy jest maluch, powiedz? Słyszałem, że już jest... Twój? Przekazany. Chłopcie, puść mi ten kabelek. Dobra. Kurtka już jest Porsche, to może... Jeszcze tylko samochód trzeba kupić, ale to może kurtka fajna. Wujek Paweł nam pożyczy. Piotrek, tutaj nic się nie świeci, prawda? Tylko czasem włącza się... Nie. To jest... To kiedyś mi się to nie podobało. Uważałem, że to z pasku wziął Mercedes, taką tą listwę, taką, taki odblask. No i światła przecież zapalają się chyba wsteczne, tak? No właśnie tutaj chyba, tak? Zapalają się wsteczne światła, bo na pewno raczej tutaj, bo przecież tu nigdzie nie ma białego światła, także... No racja. No i taki sobie... Piotruś też... Wspomniał mi Kowalski, że gdzieś widział na internecie, że faceta, który robi renowację tych listw, że po prostu wychodzą prawie śnieżno-białe, piękne. No trzeba by to jakoś wymontować, po prostu bawić się z tym, ale to, no, to w przyszłości może. Można by. No dobra, to co? Chyba się będziemy zbierać, bo już widzę, że tutaj młody ma ciśnienie. Tu jeszcze proszę zwrócić uwagę, też taki trochę mankament, jak to się mówi, no szyba się jakby troszkę... Rozwarstwiła. Nie rozwarstwiła, to utlenia się trochę, ale byłem w firmie, która okleja... okleja samochody, znaczy oklejają samochody, po prostu już się z nimi dogadałem, nakleją mi tu takie czarne pasy, pozasłonią mi to i na zewnątrz, bez okleja wewnątrz, tylko po prostu na zewnątrz nakleją mi tu czarne pasy i będzie niewidoczne, nie będzie razić w oko. Dźwięk tych sprężyn jest taki specyficzny w tych samochodach, w tych mercach starych, tu go słychać, ale to tak trochę z innej beczki. Uważaj, bo ta klapa cię może, wiesz, lepiej mieć dwie rączki. Dosyć ciężka. No dobra, to co? Ruszamy? Ruszamy, panie Pawle, przejedziemy się. Dobra. Wsiadamy w pięknych okolicznościach przyrody, jesteśmy tak... No właśnie, jesteśmy na Dębińskim. Wiem, że Paweł tu ostatnio też był swoim tym Szewim, tak? Szewim, tak. Szewim był, tu jest ulica Dębińskich, piękna krajobrazy. Hrabska droga, Aleja Miłości, niektórzy mówią. Aleja Miłości, mogę coś na ten temat powiedzieć, ale to nie, żeby żona tego nie... Bo jeszcze wtedy nie była żoną moją. Pół przysuchy, jeszcze myślę. Nie znałem. Pół przysuchy mogło być tutaj, powstać tutaj. Przemilczę. No dobra. Kto mnie zna, to... Jedziemy.
Dobra, miniaturka się tworzy, cyk, 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 dobra, mamy to, świat się dowie. Jeszcze raz powtarzamy, czacha odsłonięta, dobra, poszło. To co, panie Piotrze? Końcówka? Końcówka. Końcówka ze 140. Końcówka ze 140. Bardzo ci dziękuję. Ja również. Dawno nie jeździłem Mercedesem W140. Chociaż mam jeszcze taką małą zapowiedź następnego filmu. Mm-hmm. Jeżeli znajdziemy jeszcze chwilkę, to pozwolę sobie otworzyć następny garaż i pokażę tam. O właśnie. Jest troszkę w gorszym stanie technicznym, ale też jest oryginał. I no, chodzi tylko o blachy. Nie zdradzajmy. Nie zdradzajmy. Nie zdradzajmy. Na chwileczkę będę otwierał, a państwo. Tak jest. Jak to się mówi, chwilę będziecie mieli takiego niepewności. Co on tam tworzy? Dobra, ale tutaj się żegnamy, bo tutaj kończymy filmik ze 140. Piotrek, bardzo dziękuję. Ja również. No dobra. I do zobaczenia. Do zobaczenia.